była jedną z najbarwniejszych postaci lat 60. i 70. Nie wszyscy jednak wiedzą, że artystka latami zmagała się z problemami zdrowotnymi. O jej długo ukrywanym sekrecie opowiedziała mediom Krystyna Dębska-Olbrychska. Została zapamiętana jako kobieta, która prowadziła bardzo bujne życie towarzyskie. Jej osobowość wiele wniosła nie tylko do świata sztuki, ale również sprawiła, że poetka miała mnóstwo przyjaciół. Wiele z bliskich jej osób niedawno pojawiło się w biografii pisarki, Osiecka, Tego o mnie nie wiecie, w której ujawniono nieznane sekrety z życia Osieckiej. Większość życia towarzyskiego spędzała na Saskiej Kępie. Tam też pojawił się pomnik, upamiętniający osobowość polskiej pisarki. Nowa biografia Osieckiej zawiera rozmowy z jej przyjaciółmi, które rzucają nowe światło na obraz poetki. Okazuje się, że chociaż Osiecka uchodziła za osobę barwną, towarzyską i radosną, miewała również stany depresyjne i poważne problemy zdrowotne. Podkreśliła to Krystyna Dębska-Olbrychska, żona sławnego aktora. Zmagała się z chorobą alkoholową w październiku tego roku, skończyłaby 84 lata. Poetka jednak w 1997 roku przegrała walkę z nowotworem i zmarła w wieku 61 lat. W swoim życiu napisała ponad 2000 tekstów piosenek, które potem śpiewały takie gwiazdy jak Maryla Rodowicz, Edyta Gepert czy Anna Szałapak. W jej nowej biografii, Osiecka, Tego o mnie nie wiecie, przyjaciele pisarki odkryli nowe fakty z jej życia. Kiedy przyjeżdżała Agnieszka, całe noce chodziłyśmy po klubach i piłyśmy wódkę. Kropka była alkoholiczką. Pamiętam, jak przychodziłyśmy do klubu Związków Twórczych we Wrocławiu, a to było w czasach, kiedy nie można było zamówić całej butelki wódki. Podawano ją w kieliszkach. No więc Agnieszka mówiła, to poproszę 10,50. I kelner przynosił tacę z kieliszkami, a potem kolejną i kolejną. Ona lubiła pić wódkę, alkohol ją rozluźniał, była bardziej otwarta, żartowała. Nigdy jednak nie widziałam jej, żeby piła do upadłego. Był moment, że wstawała i szła do pokoju. Do picia na umór miała inne towarzystwo, powiedziała Krystyna Dębska-Olbrychska. Dwa. O tym, że wpadała w depresyjne stany i cierpiała na chorobę alkoholową, przyznała również lata temu jej córka. Agata Passent ujawniła, że jej matka odwiedzała ulubione bary na Saskiej Kępie, z których potem córka musiała zabierać ją do domu. Osiecka jednak w pamięci wielu osób figuruje przede wszystkim jako kobieta odważna, która szukała radości w życiu.